Natomiast teraz ta piosenka, którą ja wykonam, to początek jest właśnie dla ludzi w mocnych nerwach. I jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś takie własne poczucie etyki, i to proszę wychodzić po trzech wersach, bo po czwartym to już nie ma sensu. No dobrze. Zawsze to przeżywam, wiecie Państwo, bo różnie bywało nas sami. Ciągnij, ciągnij, jeszcze, jeszcze, głębiej, głębiej, mocniej, mocniej, trzymaj, trzymaj. Teraz, teraz. Nie trafiłeś mi się. Jeszcze trochę. Teraz tak. Znowu nic. No i o czym sobie pośpiewamy? Nie o tym, o co Państwo myślicie. To jest rozmowa dwóch pilotów, którzy usiłują uruchomić ostatni rzędowy samolot. Ciągną za drążek. Jak szybko zaśpiewam, zobaczycie Państwo, jak to idzie. Ciągnij, ciągnij jeszcze, jeszcze głębiej, głębiej, mocniej, mocniej. Trzymaj, trzymaj, teraz, teraz, jeszcze trochę. Znowu nic. Rządzie, ubrze ten samolot, bo już wszystkich cycki bolą. Ubrze, ubrze ten samolot, nawet chłopów cycki bolą. Cech, cech, pora, pora, esta, esta. Siarala, rząd nosi się do góry, jak on wolno się unosi. Lecz się unieś, naród prosi. Słuchajcie, wy tam się nie śmiecie, bo ci, co się śmieją, to ja wiem, jak zrymowali, bo... To siaralala, jak on wolno zapierdala. Ja... Też to mam właśnie na każdym koncercie, ale możemy tak śpiewać, bo zapierdala nie jest przekleństwem. Nie jest. Było jeszcze półtora roku temu, ale teraz nie jest. Wiem o tym, wiem po wyroku pani prokurator w Krakowie, która prowadziła śledztwo przeciwko kibicom Wisły Kraków, którzy krzyczeli na kibiców Krakowi Żydzi wypierdalać. I pani prokurator powiedziała, że śledztwo umarza, ponieważ nie jest to przekleństwo, tylko tradycja. To jest autentyk, wiecie Państwo. Ja ten wyrok trzymam u siebie na biurku, bo jak mam gorszy dzień, to przeczytam i od razu mam lepszy. Także... Teraz przekleństwem to jest siurku, zdaje mi się. Jakiś tam profesor został skazany, musiał całą klasę przeprosić. Czy coś takiego powiedział. Ty nie możesz latać tutką, wysłużoną prostytutką, którą kiedyś sięgnę do pamięci, chyba jeszcze wreszcie w świecie. Ubrze ten samolot, bo już wszystkich cycki bolą. Ubrze, ubrze ten samolot, pani Kota także bolą. Cech, cech, ura, ura, esta, esta, sialalala, rząd nosi się do góry, jak on wolno zapierdala. Jeszcze macie lęki, ale słuchajcie, tu jest 8 zwrotek. Tak? Zobaczcie, jaki w rytm padniecie, tak nie ma zmiłość. W naszym godle dumny orzeł, a ty latasz coraz gorzej. Nigdy tutka leci w górze z Tuskiem, Jarek mówi, lecą Ruskie. Rządzie, ubrze ten samolot, bo już wszystkich cacki wolą. Ubrze, ubrze ten samolot, europosłów także wolą, chociaż w autach się miętolą. Wody jest na kasę, klapka, ty masz busem jak na jabłka. Jak, jak, cyk, cyk, ura, ura, esta, esta. Siarana rząd nosi się do góry, jak on wolno zapierdala. Ale wiecie teraz, jaka moc będzie z wami? Jaki będziecie mieli power? Wrócicie do domu, teraz siedzi taka bzdyczona córka albo syn. Gdzieś ty mama była tyle czasu, głodna jestem, nikt mi kolację nie zrobił. A wy sobie tak się opieracie o framuszkę drzwi i mówicie tak, słuchaj ty, tam jest lodówka albo wypierdalaj z panem.
tobą. Ty przeklinasz. Nie, to tradycja. I taka już będzie. Ja coś państwu powiem, ja sam to przeżyłem na własne. Parę lat temu musiałem być i ojcem, i matką własnych synów. No i tak było, że usiłowałem im matczyć, w związku z tym może szaliczek założyć, bo zimno, a skarpetki, jak ja, może ci zrobić kanapkę na studia? Kanapka na studia, tak jak ja, może wymyślić. No i tak się złożyło, że przed Bożym Narodzeniem nie było mnie w domu, bo cały czas miałem jakiś koncert w Londynie, jakiś w Wiedniu, później jeszcze Wrocław, Szczecin, w ogóle nie dojeżdżałem praktycznie do chałupy, a oni cały czas usiłowali mnie trafić na kasę przed świętami, bo żeby mieć za co kupić prezent dla mnie, nie? No i tak, gdzie jesteś? W Londynie. A kiedy wracasz do Warszawy? Nie wracam. Jak to? Bo lecę do Wiednia. Do Wiednia. Ale z Wiednia do domu? Nie. Jak to nie? Bo jadę do Wrocławia, mam koncert. A z Wrocławia? Szczecin. I tu mój starszy mnie wyrobił i nagle mówi: ojciec, nam się kurwa wymyka spod kontroli. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, kto tu kogo pilnował. Wiecie państwo, ale jak to zrozumiałem, to jak rozpostarłem własne skrzydła, do dzisiaj nie są w stanie mnie dokonać. Świat powiada, Polak goły, lata na drzwiach od stodoły. Więc na Cyprze miast się zająć sensem, karski odlot miał Beleksem. Wszędzie kurczę ten samolot, oj, wszystkie polot. Kurczę, kurczę ten samolot, nawet drodę tutaj nie polący. Cykora, pora, esta, esta, ciała na naszą, nosi się do góry, jak on wolno zapierdala. Ciągnij, ciągnij jeszcze, jeszcze głębiej, głębiej, mocniej, mocniej. Trzymaj, trzymaj, teraz, teraz, jeszcze trochę. Jest, jest, jest. Dziękuję bardzo. A muszę państwu powiedzieć, że z tą piosenką miałem przygodę taką, że podszedł do mnie po jednym z koncertów taki młody chłopak z tym irokezem na głowie i mówi do mnie: no panie Krzysiu, ale za tę tutkę to szacun za wykon. Wiecie państwo, ja wtedy zrozumiałem, że w naszym kraju są dwa różne języki polskie. Jednym my się posługujemy, drugim, drugiego w ząb w ogóle nie znamy. Ale ponieważ był to bardzo miły chłopak, ja mówię: słuchaj, czy ty mógłbyś na wasz język przetłumaczyć ten refren? A on mówi: a po co to panu? A on mówi: bo ja kiedyś jak się pojawię między blokami, to żebym się wybronił. No i on gdzieś po tygodniu przysłał mi mailem swoje tłumaczenie i teraz państwu zaśpiewam refren drugim językiem polskim, to co śpiewałem wcześniej pierwszym językiem polskim. Łapaj dziama, łam siomala, stronger, stronger, mornie, halduj, czulgaj, czućkaj, dziamkaj, dziamkaj, pakuj w sztolnie, maniano!